Hej, witam was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, dzisiaj będzie o dwóch czołgach, taki newsik. Pierwsza rzecz zainteresuje na pewno osoby, które grają na wysokich tirach, mianowicie to jest czołg 121B, tier 10 chiński. Tak jest. Właśnie wszedł on na super test i jest to kombinacja kolejna oczywiście znanej rosyjskiej czy tam radzieckiej konstrukcji, ale tym razem z niesamowitym działem i naprawdę mocnym pancerzem górnym, mianowicie działo L7, czyli to jest brytyjska słynna 105 oraz 130 mm pancerz z przodu. I teraz zobaczmy, jak to wygląda. Tier 10, dalej życia 1950, silnik 580, waga 40 ton, czyli mamy nie za dużo tutaj, ponieważ tylko 14,8 konia na tonę. Prędkość 50 na godzinę do przodu, 20 do tyłu, obrót fantastyczny, 50 stopni. Natomiast wieża również całkiem nieźle, czyli 41 stopni, opory dla gruntu, zwłaszcza dla tych dwóch pierwszych, bardzo, bardzo małe. View-range 400, radio 382. I teraz co najważniejsze, pancerz, słuchajcie, z przodu 130. To jest pancerz fajnie pochylony, więc 130 powinno być, jeżeli skontujemy oczywiście trochę, powinno być nieprzebijalne dla niektórych dział. Natomiast z boku słabo 80, znaczy słabo, no z drugiej strony normalnie można powiedzieć. 60 z tyłu, wieża 240, 160 i 60, oczywiście typowa jest to plackowata wieża. Działo 105 L7, tak jak już mówiłem, damage 390, penetracja 261. Najgorsza sprawa w tym czołgu, moi drodzy, to jest to, czyli to jest czołg średni, przypominam. I niestety rate of fire, czyli strzałów na minutę, niech to będzie, proszę bardzo, 5,6. Jest to bardzo słabo. TPM wychodzi 2200, reload 10,5. Co najważniejsze, oczywiście fantastyczna celność, wiadomo, brytyjskie działo 105 mm, w każdym czołgu coś takiego ma. 0,316, następnie czas celowania 2,11, czyli to będzie 2,3, ponieważ to chyba jest dla 100% załogi, tak przynajmniej mi się wydaje. Depresja mała, oczywiście minus 5 i elewacja plus 18. I moi drodzy, co o tym czołgu można powiedzieć już teraz? Nie będzie on zbyt zrywny, natomiast strasznie małe opory dla gruntu tutaj ma w tych dwóch przypadkach. Następna rzecz, tak celnego działa chyba nie było jeszcze w tego typu czołgach, więc jeżeli gracze nauczą się wykorzystywać tą wieżę, to z bardzo dużej odległości będą praktycznie nie do ruszenia, no bo wystawi taką wieżę i po prostu celność tego działa będzie powodowała możliwość ostrzelania przeciwnika, który nie odpowie na to, no będzie musiał z potężnej odległości trafić w niewielką, bardzo dobrze opancerzoną i bardzo dobrze jakby skontowaną wieżę, prawda? Zobaczmy sobie mniej więcej, jak to wygląda, gdzie to tutaj miałem. O, tutaj, zobaczcie. Są cztery duże zdjęcia, proszę bardzo. No, typowa radziecka konstrukcja, no 130 z przodu to będzie naprawdę coś, słuchajcie. Uwierzcie mi, to będzie coś. Tutaj tak. Następny screenshot z góry. I ostatni dokładnie taki. Słuchajcie, tak sobie myślę, jak już robią te dziwactwa, niech oni mi zamontują w E75 to działo. To jest wtedy mój czołg marzeń. Kiedyś już wam o tym mówiłem. Taki czołg marzeń dla mnie to właśnie byłby E75 z działem właśnie brytyjskim, tym wziętym z Conquerora. To by było coś nieprawdopodobnego. No ale już i w tym pojeździe będzie takie działo się całkiem nieźle spisywało, mimo tego, że właśnie szybkostrzelność nie jest zbyt wielka. Dobra, czyli... Aha, bo jeszcze pancerz miałem pokazać. No zobaczmy. Z przodu, tak jak mówiłem,
Wieża tutaj bardzo mocna, 240 w tym najgrubszym miejscu. Później oczywiście płynnie to jakoś tam przechodzi w inne wartości. Płyta główna 130 mm. Przypominam wam, że żadna ta ruska konstrukcja chyba tyle nie ma. 120 to jest najwięcej i to 120 całkiem nieźle dinga. Dziobek o dziwo słabszy, to widać wyraźnie. I z boku 80. Wydaje mi się, że dziobek tutaj jest 80. To jest niestety, ale bardzo słabo. Bardzo słabo. Bo pewnie przypominacie sobie, że ten nowy premium, na którego ja bardzo, bardzo czekam, będzie miał zarówno u góry, jak i właśnie na dziobku 120, o ile dobrze pamiętam, bo już miałem przerwę troszeczkę od WOTA, to mogłem zapomnieć pewnych rzeczy. Dobra, słuchajcie, a co jeszcze? No, otóż dzisiaj jeszcze chcę wam pokazać tego malucha, czyli B7, proszę bardzo, z haubicą. No ciekawe, jak to się sprawdzi. To jest tir trzeci, zobaczcie tutaj, nawet nie będę czytał tych danych, możecie sami sobie teraz przeczytać. W każdym razie czołg ma zamontowaną haubicę 76,2 mm, która ma damage 110 i 164 odpowiednio dla pocisku przeciwpancernego i odłamkowo-burzącego. Ciekawostka, albo błąd tutaj jest, albo ciekawostka, pocisk odłamkowo-burzący ma większą penetrację niż pocisk przeciwpancerny. Także tutaj mamy 14,5 rate of fire i mamy DPM, wtedy wychodzi 1600, a jeżeli będziemy cały czas penetrować pociskiem odłamkowo-burzącym, no to wyjdzie nam kosmiczne 2386. Także reload 4 sekundy ponad wychodzi. Czas celowania fajny, 2-3, ale niestety, pewnie się domyślacie, celność 0,57. Czołg ten jest bardzo szybki, słuchajcie, być może z bliskiej odległości będzie to straszna jakaś sieczkarka, no zobaczymy. Tak on w każdym razie wygląda. I to tyle. Żegnam się z wami i do usłyszenia.